W tym nagraniu będziemy kontynuować poznawanie grup funkcyjnych, z jakimi możesz spotkać się w trakcie nauki chemii organicznej. Skupimy się na grupach funkcyjnych, w których występuje podwójne wiązanie węgiel-tlen. Wszystkie grupy zawierające takie połączenie zalicza się do jednej rodziny. Są to grupy karbonylowe. Do tego rodzaju grup zaliczamy na przykład taką grupę funkcyjną. Jest to grupa aldehydowa. W grupie aldehydowej zawsze atom tlenu jest przyłączony do narożnego atomu węgla, dzięki czemu uzyskujemy taką postać grupy. Jeśli w butanie podstawimy dwa atomy wodoru jednym atomem tlenu, który łączy się za pomocą wiązania podwójnego z narożnym atomem węgla, to otrzymamy aldehyd. Jego nazwa to butanal. Zobacz, jak utworzyłam nazwę tego aldehydu. Do nazwy węglowodoru dodałam końcówkę al. Aby było łatwiej zapamiętać, warto zauważyć, że mamy aldehyd. Zawiera on w swojej nazwie element al. A końcówka w nazwach aldehydów to właśnie al. W aldehydach po jednej stronie grupy karbonylowej znajduje się grupa alkilowa. A po drugiej stronie grupy karbonylowej mamy tylko i wyłącznie atom wodoru. Warto zapamiętać, że w aldehydach węgle numerujemy zaczynając od węgla karbonylowego. Będziemy tą wiadomość wykorzystywać w późniejszych nagraniach, kiedy dojdziemy do szczegółowych zasad nazewnictwa związków karbonylowych. Przejdźmy do kolejnej grupy funkcyjnej. Podobnie zawiera ona w swojej strukturze węgiel połączony podwójnym wiązaniem z atomem tlenu. Grupa ta ponownie jest jedną z grup karbonylowych. Teraz jednak po obu stronach tej grupy mamy jakąś grupę alkilową. Taka grupa to grupa ketonowa. Jest ona charakterystyczna dla kolejnej grupy związków organicznych – ketonów. Ponownie, jeśli weźmiemy butan, ale tym razem podstawimy dwa atomy wodoru z drugiego węgla w butanie, to otrzymamy keton. Jego nazwa to butanon. I znów warto zapamiętać, że w nazwie ketonu mamy końcówkę on. Keton – on. A aby utworzyć nazwę danego ketonu, to do nazwy węglowodoru należy dodać końcówkę on. Jednak zwróć uwagę na to, że w aldehydach tlen połączony jest zawsze z pierwszym atomem węgla. Natomiast w ketonach tlen przyłączony jest do dowolnego atomu węgla, znajdującego się wewnątrz struktury związku. Podczas nazewnictwa ketonów należy uwzględnić numer lokanta, przy którym znajduje się atom tlenu. Tutaj będzie to drugi atom węgla. Ale dla butanu nie mamy innej możliwości. Niezależnie, czy tlen postawisz tu, czy tu, zawsze będzie on przy drugim atomie węgla. W związku z czym w tym ketonie nie musisz koniecznie podawać numeru lokanta, przy którym jest atom tlenu. Jednak gdybyśmy mieli do czynienia na przykład z takim ketonem, to tu dokładnie trzeba podać numer tego lokanta, ponieważ mamy już dwie możliwości, gdzie znajduje się grupa karbonylowa. Może być ona przy drugim albo przy trzecim atomie węgla. Nazwa tego ketonu to heksan 2-on. Kolejna grupa, która jest grupą karbonylową, to grupa karboksylowa. Jest ona charakterystyczna dla kwasów karboksylowych, czyli kwasów organicznych. W skład tej grupy wchodzi część karbonylowa i grupa hydroksylowa. Podobnie jak dla aldehydów, grupa karbonylowa w kwasach karboksylowych składa się z pierwszego atomu węgla w cząsteczce. Grupa hydroksylowa może cię zmylić i zasugerować, że ten związek należy do alkoholi. Jednak tak nie jest. Przez to, że grupa hydroksylowa znajduje się koło grupy karbonylowej, kwasy karboksylowe mają zupełnie odmienne właściwości chemiczne i fizyczne niż alkohole. Utworzyliśmy cząsteczkę jakiegoś kwasu karboksylowego. Nazewnictwo kwasów organicznych jest podobne do nazewnictwa kwasów nieorganicznych. Także kwasy karboksylowe w swojej nazwie zawierają słówko kwas, a do rdzenia nazwy należy dodać końcówkę owy. Ten kwas, jak już wiesz, to kwas siarkowy 6, a ten kwas to kwas butanowy. Butan, bo mamy 4 atomy węgla w cząsteczce. Przejdźmy do kolejnej grupy karbonylowej, do grupy estrowej. Estry są to pochodne kwasów karboksylowych, które zamiast atomu wodoru w grupie hydroksylowej zawierają grupę alkilową.
Jeśli od kwasu butanowego oderwiemy wodór i przyłączymy na przykład grupę etylową, to otrzymamy ester, etanian butylu. Warto wiedzieć, że estry tworzone są z kwasów karboksylowych i alkoholi, dlatego ich nazwy też pochodzą od nazw kwasów i alkoholi tworzących dany ester. Kolejną dość popularną grupą karbonylową jest grupa amidowa. Jest to grupa charakterystyczna dla amidów, czyli dla kolejnej grupy związków będącej pochodną kwasów karboksylowych. W amidach zamiast grupy hydroksylowej mamy przyłączony atom azotu z dwoma dowolnymi grupami alkilowymi, albo z jedną grupą alkilową i jednym atomem wodoru, albo też z dwoma atomami wodoru. Nazwy amidów są dość skomplikowane, ale w najprostszym przypadku, kiedy do atomu azotu mamy przyłączone dwa atomy wodoru, to nazwy tworzymy poprzez użycie określenia amid kwasu. Na przykład, jeśli weźmiesz kwas butanowy i tutaj wstawimy grupę NH2, to otrzymamy amid kwasu butanowego. Inną poprawną nazwą dla tej cząsteczki jest butanoamid. Mamy człon pochodzący od nazwy węglowodoru, butan, łącznik O i końcówkę amid. Pozostały jeszcze dwa rodzaje związków organicznych mających w swojej strukturze grupę karbonylową. Są to halogenki kwasowe, inaczej nazywane halogenkami acylowymi, i bezwodniki kwasowe. W halogenkach kwasowych grupę hydroksylową, będącą częścią grupy karboksylowej, zastępuje się atomem halogenku, czyli atomem fluoru, jodu, bromu lub chloru. Natomiast w bezwodnikach kwasowych mamy połączone ze sobą dwie reszty kwasowe za pomocą tzw. mostka tlenowego.